Poniedziałkowy, szybki i głośny przejazd kolumny policyjnych samochodów zwrócił uwagę mieszkańców Suwałk. W końcu niecodziennie sznur radiowozów z migającymi światłami i sygnałami dźwiękowymi pędzi główną arterią miasta przez największe osiedle mieszkaniowe. Z uwagi na telefony od mieszkańców skierowaliśmy do policji zapytanie o przyczyny tego uprzywilejowanego przejazdu, który wzbudził niepokój zarówno wśród przechodniów, jak i kierowców. Z odpowiedzi oficera prasowego Suwalskiej Komendy dowiedzieliśmy się, że ów przejazd to, i tutaj cytat, przejazd kolumną pojazdów uprzywilejowanych. Co oczywiście, z uwagi na hałas i towarzyszący mu blask, byliśmy w stanie zarówno my, jak i mieszkańcy stwierdzić bez tego lakonicznego wyjaśnienia. Na ponowione, dziennikarskie pytanie dotyczące celu bądź przyczyny przejazdu odpowiedź była równie zaskakująca. Jak poinformowała nas oficer prasowa suwalskiej policji, było to przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Kolejne pytanie dotyczyło ustalenia, kto potrzebował takiego przemieszczenia i tu dziennikarze uzyskali kolejną zaskakującą odpowiedź w brzmieniu przejazd do innego miasta. Nie udało się zatem wyjaśnić, z jakiego powodu każdy uczestnik ruchu obowiązany był ułatwić policyjnym samochodom ów przejazd z punktu A do punktu B, więc wygląda na to, że ta uprzywilejowana podróż była bezcelowa. Nie licząc oczywiście enigmatycznego punktu B.